Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 114 odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam przeróżnych wyjątkowych gości i rozmawiamy o szeroko pojętym zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. A dzisiaj porozmawiamy o pracy, o roli pracy i wykształcenia w Polsce, a moją gościnią będzie prawdziwa ekspertka w temacie, kobieta, która przygląda się polskiemu rynkowi pracy od lat, czyli Olga Gitkiewicz. Dodam, że jest to już drugi odcinek, który powstał we współpracy z miesięcznikiem Znak, ponieważ raz w miesiącu moim gościem jest jeden z autorów, dotychczas autorek miesięcznika. Tym razem jest to Olga Gitkiewicz, reporterka i dziennikarka, autorka reporterskich książek Nie zdążę i Nie hańbi, które zostały wyróżnione przez krytyków i jej książka Nie zdążę była nominowana do prestiżowej nagrody Nike. Na co dzień współpracuje z Polskim Instytutem Reportażu i pisze felietony dla miesięcznika Znak. W obliczu wydarzeń z ostatnich miesięcy temat pracy jest na pewno dość drażliwy, ale wydaje mi się, że tym bardziej powinniśmy go poruszać. Zapytam Olgę o to, jaką rolę odgrywa praca w życiu Polaka. Porozmawiamy o tym, jaką wagę przywiązujemy do wykształcenia, czy też do wykonywanego zawodu. Poruszymy temat równouprawnienia. Omówimy to, w jaki sposób nasze nastawienie do pracy zmieniło się na przestrzeni pokoleń oraz jakie mogą być zawody przyszłości. Dodatkowo poruszymy też temat korporacji i tego, czy są one rzeczywiście aż takie złe. Odniesiemy się do tego, jak Polacy odnaleźli się pracując zdalnie oraz jak może wyglądać praca przyszłości. Zanim przejdziemy do tej rozmowy, chciałam tylko wspomnieć, że jeśli macie ochotę wesprzeć mój podcast, zapraszam Was do odwiedzenia mojego sklepu online i zakupu moich produktów elektronicznych. Wydałam 2 e-booki. Jeden z nich jest to e-book z roślinnymi, zdrowymi, prostymi przepisami, a drugi to holistyczne pozdrowienia, czyli moja historia i filozofia zdrowego stylu życia. Także jeśli macie ochotę dołączyć do osób wspierających ten program, to zostawiam Wam link w opisie. A teraz zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Olgą Gitkiewicz. Cześć Olga. Cześć. Bardzo jest mi miło gościć Cię w podcaście i dziękuję Ci, że przyjęłaś moje zaproszenie, że udało nam się spotkać na żywo, co jest bardzo cenne w dzisiejszych czasach. I to może nawet już trochę nawiążę do naszej rozmowy, ale zacząć chciałabym od czegoś zupełnie innego. Mam taką obserwację też z życia za granicą, ale myślę, że wiele osób, które na przykład podróżowało, mogą mieć podobne przemyślenia i w ogóle mam wrażenie, że Polacy też lubią o sobie myśleć w ten sposób, że Polak to jest osoba pracowita, że Polacy dobrze pracują, są dobrzy pracownicy i cechuje ich wysoka etyka pracy. Czy rzeczywiście tak jest? Ja mam wrażenie, że to jest taki konstrukt trochę stereotypowy, a my też lubimy sobie stereotypowo myśleć o niektórych sprawach. Ja rzeczywiście wiele razy słyszałam, również w czasie pracy, na przykład nad książką. Różne osoby mi opowiadały, że jak wyjeżdżały do pracy za granicę, to pracowały szybciej. Mhm. Albo, że im nawet zwracano uwagę, słuchajcie, no nie możecie tak szybko robić. Inni pracownicy z na przykład Niemczech, czy gdzieś tam w Norwegii, że nie możecie tak szybko pracować, to, bo wszyscy inni będą musieli też tak szybko pracować. Trzeba zwolnić. To nie jest Polska, nie? Ale to są takie anegdoty, bo wcale nie mam wrażenia, żebyśmy mieli rzeczywiście mocno zakorzenioną etykę pracy. To znaczy, my chyba na co dzień się nie zastanawiamy, czym w ogóle praca jest dla nas, w jakich kategoriach ją sobie w głowie układamy. Bo ja pytałam rozmaite osoby, czym jest dla nich ich praca. I to bardzo często były takie odpowiedzi, że ta pierwsza odpowiedź, która przychodziła do głowy, to było, że tu chodzi o zarabianie pieniędzy, że muszę się jakoś utrzymać. Więc aspekt etyczny absolutnie był odsunięty. Dopiero później w trakcie jakiejś tam dłuższej rozmowy po dłuższym czasie okazywało się, że rzeczywiście w ogóle samo to, że się pracuje, to jest bardzo, bardzo wielka wartość dla wielu osób. Mhm. Ale nie w takich kategoriach, że mam jakąś etykę pracy, trzeba w ogóle pracować. W takich kategoriach to mam wrażenie, myślała moja babcia, to jest to pokolenie lata 20. Moja babcia to jest była rocznikiem 27. Ale dzisiaj mam wrażenie, praca to są takie relacje społeczne,
chodzisz do pracy, masz ten dzień ustrukturyzowany, wstajesz o określonej godzinie, spotykasz jakichś ludzi i oczywiście to zarabianie jest bardzo ważne, ale nie wiem, czy nie równie ważne jest to, że jesteś osobą pracującą i to jest bardzo ważne, bardzo wymierne, takie poczucie, że właśnie nie jest się tym bezrobotnym, czy tą bezrobotną. Więc mam wrażenie, że etyka pracy to nie jest to, nad czym się codziennie zastanawiamy, żeby właśnie ta praca była jakaś taka, nie wiem, z serca, czy rzeczywiście bardzo się do tej pracy przykładamy, bo przecież też nie zapominajmy o tak zwanym bardzo lubianym przez Polaków wiecznym zapieprzu. To znaczy, że by było widać, że się pracuje. Chodzi o to, że tak przekładam wiele kartek, klikam ciągle w maila. To mamy opracowane do perfekcji, ponieważ oczywiście ja to rozumiem, bo wielu szefów, wiele szefowych lubi widzieć, że ludzie pracują. Więc to jest taka mimikra. Tak? Znaczy na pewno też ma to związek z czasami komunistycznymi, gdzie było dużo miejsc pracy i może niekoniecznie było pracy dla 5 osób, a 5 osób było zatrudnionych, nie? Ale tak by też mnie... Możliwe, że to ma jakiś związek, ale z drugiej strony przecież... Kiedy ten komunizm był? 30 ponad lat temu, tak? Czyli jest ponad 30 roczników na rynku pracy już od tamtej pory, które no, nie pracowały w komunizmie i nie miały jak nasiąknąć tym tak zwanym, czy się stoi, czy się leży tam, ileś się należy. Poza tym, kiedy ja rozmawiałam z ludźmi, którzy pracowali w PRL-u, to ja miałam wrażenie, że oni mieli przekonanie, że to było ważne, sama praca. Bo też to powtarzano właśnie ludziom, że to tam, nie mówię już nawet o przodownikach pracy, ale że w ogóle klasa robotnicza to jest ta klasa ważna, to jest ta klasa, która Polskę buduje i no nie dziwię się, że ludzie w to wierzyli. Oczywiście mogli sobie myśleć, dobra, to też jest propaganda, ale jednak było takie przekonanie, że jest praca, że jest duży zakład pracy, że z tą pracą przychodzą określone korzyści, że w tej pracy się poznaje ludzi, że dzieci mogą wyjechać na kolonie i na te kolonie jeździły i dzieci kierowników jakichś tam wysokich majstrów i na te kolonie jeździły dzieci po prostu szeregowych robotników. Więc ja mam wrażenie, że ten dowcip właśnie czy się stoi, czy się leży, no jest troszeczkę taki, jest trochę nadużyciem. Nie w porządku. Tak. A z drugiej strony, no właśnie, zmieniło się dużo i minęło wiele lat, a my ciągle jednak to uskuteczniamy. Ja do tych zmian bym bardzo chciała wrócić, bo sama też obserwuję swoje pokolenie, nawet młodsze pokolenie i widzę ogromną, ogromną różnicę w ogóle w podejściu do pracy, ale na moment cofnę się do tego, co mówiłyśmy a propos Polaków za granicą. Mam takie wrażenie, że nam się ta etyka pracy włącza za granicą, bo trochę z takim naszym narodowym kompleksem tego, że my chcemy pokazać, że my jesteśmy w porządku, że my jesteśmy dobrzy, że my jesteśmy równi Wam, Zachodowi, to nam się wtedy bardziej chce przyłożyć do tej pracy, że może tutaj wchodzi ten czynnik. Tak, myślę, że za granicą bardzo chcemy się sprawdzić i pokazać z dobrej strony. No tak samo jak za granicą przestrzegamy przepisów drogowych, a w Polsce tak jest z tym różnie. Ale jeśli już wyjeżdżamy za granicę, zarabiamy dużo więcej, no to to jest naturalne, że... I kary drogowe są dużo wyższe. Tak, tak. Ale to jest w jakimś stopniu naturalne. Rzeczywiście, w ogóle mam wrażenie, że za granicą zachowujemy się inaczej. Nawet jak wyjeżdżamy tak po prostu, nie tylko do pracy. Wiele osób mówi o tym, że w jakichś krajach, każdy ma taki jakiś swój kraj, może europejski, może jakiś jeszcze dalszy, że czuje się inaczej, że inaczej się oddycha, że inaczej można się zachowywać na ulicy. Myślę, że coś w tym jest, skoro aż tak wiele osób to powtarza. Spotkałam się ostatnio z takim stwierdzeniem, w zasadzie przypomniałam sobie takie stwierdzenie, że są ludzie czy też narody, które pracują po to, żeby żyć i takie, które żyją po to, żeby pracować. I tu szczególnie to życie po to, żeby pracować było w kontekście kultury amerykańskiej. Co też jest ogromną generalizacją, ale nie zadam Ci tego pytania, jak jest w przypadku Polaków, bo zakładam, że po tym, co powiedziałaś, jednak my pracujemy po to, żeby żyć, że ta praca jest ważna, ale ona nie stanowi sensu naszego życia. Tak i nie, bo my też zauważyłam to i myślę, że wiele z nas to zauważa i wielu z nas, że my się bardzo często określamy przez pracę i inni nas określają poprzez pracę, jaką wykonujemy.
za granicą to nie jest tak nasilone chyba zjawisko, że my oceniamy osobę w kontekście jej zawodu bardzo często i z tym od razu do tego przykładamy takie wartości, jak to, jaka to jest osoba, status, jakie ma cechy, jej status. Ktoś mi, ostatnio rozmawiałam z kimś, kto skończył tutaj studia, próbował w kilku firmach się zahaczyć, ale za każdym razem to było kilka miesięcy i kolejna firma, i kolejna firma, i kolejna. Teraz jest jakiś czas już bez pracy i chce wyjechać za granicę. Jest po studiach wyższych i chce wyjechać do Hiszpanii, bo tam jest ciepło. I pytam, no dobra, a gdzie będziesz pracować? Masz już coś na oku? I właśnie powiedział, że nie. Że po prostu w jakiejś knajpie pewnie, bo w gastronomii jest jednak sporo miejsc pracy z tego, co tam się orientował. Albo może w jakimś magazynie. I powiedział dalej, ja tego nie oceniam w ogóle. Ale powiedział dalej, że rodzina nie może tego przeżyć. Mhm. Bo to jest osoba po studiach, po dosyć dobrych studiach. Po Uniwersytecie Warszawskim. I że będzie po prostu wykonywał taką pracę, która u nas jest, no, gdzieś tam, po studiach do takiej pracy. I powiedział, ale tam można pracować w taki sposób i prowadzić normalne życie. Zupełnie normalne. Wykonywać swoje obowiązki, a później zajmować się właśnie życiem. A u nas bardzo często określamy osobę jakąś poprzez właściwie jej miejsce w tej pracowniczej hierarchii. I też często o to pytamy. Tak. Czym się zajmujesz? Tak, czym się zajmujesz? Od razu, żeby zdefiniować tę osobę i trochę zrobić taki casting na to, czy to jest osoba z mojego poziomu, chociaż tak, to brzmi strasznie, brutalnie. Tak, to jest straszne. Tak uważam. Ja na przykład nie wiem, jak zdefiniować swój zawód najczęściej. O, mam ten sam problem, świetnie. Tak. Dlatego więc, czas więc usunąć te pytania. Zupełnie, tak, one nie dotyczą bardzo wielu osób, bo też trzeba się zastanowić, czym jest w ogóle zawód. To znaczy, to już nie jest ta kategoria, którą się kiedyś wpisywało na całe życie, na 30 lat. Teraz kończymy jakieś studia, pracujemy zupełnie gdzie indziej, a po jakimś czasie być może jeszcze gdzie indziej. I to nawet nie chodzi o to, że trzeba się przekwalifikowywać. Jest to jakiś oczywiście element, ale bardzo często okazuje się, że chcemy pracować gdzie indziej albo odkrywamy po jakimś czasie jakąś niszę czy jakieś miejsce dla siebie. Przecież bardzo wcześnie musimy decydować o tym, do jakiej szkoły pójdziemy średniej, potem czy pójdziemy na studia i na jakie studia. Nie uważam, żeby w wieku lat 15 można było podjąć sensowną decyzję dotyczącą przyszłości. I mam bardzo wielu znajomych, na przykład z mojej szkoły podstawowej. U mnie w podstawówce do liceum poszły dwie osoby. Ja i mój kolega. Cała reszta poszła do różnych szkół zawodowych albo do takich techników zawodowych. Do zawodówek albo do techników. Ale całkiem sporo osób później skończyło studia. I mam takich kolegów, którzy w podstawówce mieli bardzo słabe oceny, bo nikt się nad nimi nie pochylił. Poszli do jakiejś tam zawodówki, którą skończyli i dopiero potem stwierdzili, że będą jeszcze robić maturę i że jeszcze chcą iść na studia. Mam takiego kolegę lekarza, któremu w ogóle nikt nie wróżył nawet ukończenia zawodówki. Wiesz, to jest temat na osobną rozmowę, jeśli chodzi o nasz system szkolnictwa i to, że osoba po technikum informatycznym prawdopodobnie nie dostanie się na informatykę, tylko osoba po liceum, która dodatkowo chodziła na korepetycje. Ja myślę, że to jest jakiś w ogóle kompletny paradoks i jeden wielki błąd naszego systemu, ale nie będziemy nad tym płakać. Mój kolega ma ile zawodów? Pewnie ma jakiś tam swój typu stolarz, ten z zawodówki. Jest też lekarzem. Różne szkoły kończymy, różne mamy zawody, a jeszcze inne zawody wykonujemy, więc ta kategoria zawodu jest już moim zdaniem nieaktualna. Tak, ale też myślę, że wiesz, kiedyś pójście do zawodówki czy do technikum było bardziej normalne. Teraz to od razu jest utożsamiane z jakimś niższym, gorszym startem, że nie nadajesz się do liceum. I też spotkałam się z tym chodząc do liceum, że nikt nawet nie pomyślał przez moment, że mógłby wybrać technikum, bo trochę wstyd. A właśnie mój dziadek też ma podobną historię, zresztą fascynującą. Ja jeżeli go nie namówię do napisania autobiografii, to napiszę za niego biografię, bo też skończył technikum, tokarzem precyzyjnym, to jest bardzo ważne. Bo to jest bardzo precyzyjna praca. Tak, tokarzem precyzyjnym, z tym, że bardzo chciał iść na studia wyższe, poszedł na historię, pracował w bibliotekarstwie, bo zawsze go
czytam bibliotekoznawstwie. Mhm. Bardzo go zawsze interesowała literatura i książki, a finalnie jest doktorem habilitowanym zdrowia publicznego. O. Więc to, co się zadziało w jego życiu też ogólnie zawodowym, to było coś niesamowitego. I tak jak teraz mówimy, że mamy ten czas, kiedy rzeczywiście trzeba się przebranżawiać, to na dobrą sprawę zawsze takie zjawisko istniało. Tak? Tylko może, nie wiem, my się trochę tak rozleniwiliśmy w ostatnich latach, w tym pokoleniu może moich rodziców bardziej, gdzie to było bardziej jednoznaczne, gdzie pójdziesz. A teraz, jeżeli nie idziesz, nie jesteś lekarzem, czy powiedzmy architektem, czy prawnikiem, który rzeczywiście idzie na aplikację, to co się stanie z twoją ścieżką zawodową, to jest jedna wielka niewiadoma. Niewiadoma. Co może być i przerażające, ale i ekscytujące, bo nie kupujemy biletu w jedną stronę, wybierając profil w liceum, tak? I też mam wrażenie, właśnie często dostawałam pytanie, co można robić po twoich studiach, a ono też już jest nieaktualne, bo można robić tak naprawdę wiele rzeczy, no nie mogę powiedzieć, że wszystko, ale... No ja jestem po socjologii, mam wrażenie, że po socjologii można robić wszystko. Tak, no ja skończyłam języki biznesowe, więc to też w zasadzie wszystko i nic troszeczkę, ale to już w naszych rękach to, co my z tym zrobimy. Ja tak do tego podchodzę, myślę, bardziej optymistycznie, chociaż może jestem właśnie tym pokoleniem. To jest właśnie wersja optymistyczna, bo nie każdy ma możliwość zrobienia czegoś. To nie jest tak, że wszyscy mamy równe możliwości i równy start. Bo to nawet właśnie wystarczy spojrzeć już na ten moment, kiedy się wybiera liceum i czy też w ogóle szkołę średnią. To jest tak, że przecież są dzieciaki, które mieszkają w bardzo małych miejscowościach, one mają mniej zajęć dodatkowych. Są dzieciaki, które mieszkają na wsi, które w ogóle nie mają jak dojechać na zajęcia dodatkowe. Więc no, są takie dysproporcje i o tym też piszesz, tak, że niektórzy wybierają szkołę nie tą, o której marzą, czy nie tą, do której się nadają, tylko tą, do której mogą dojechać. I to już ustawia trochę ścieżkę takiej osoby. Ona oczywiście może mieć bardzo dużo samozaparcia, może mieć bardzo dużo wsparcia ze strony bliskich i jakoś tam dojść do punktu, o którym marzy, ale to nie jest wcale takie łatwe i to nie jest wcale takie powszechne. To jest bardzo uprzywilejowane miejsce, nie? Z którego mówi się takie rzeczy, i szczególnie kiedy po naszych studiach też niewiadomych udało nam się, powiedzmy sobie, zorganizować życie zawodowe. Łatwo jest komuś powiedzieć, słuchaj, ty też możesz, bo mam wrażenie, że taka jest trochę narracja obecnie, że każdy może wszystko. Tak, tak. Ja to nawet całkiem niedawno usłyszałam na debacie z okazji rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Że dzisiaj wszyscy mogą wszystko, że w ogóle sky is the limit, że mamy taki system, który umożliwia wszystkim właściwie osiągnięcie założonych planów i realizację marzeń. No to nie jest prawda, no naprawdę, nie każdy ma taką możliwość, ale gdybyśmy przestali się definiować przez zawód, tak jak właśnie na przykład słyszę jest w innych krajach, to może byśmy nie przywiązywali aż tak dużej wagi do tego. Może po prostu byśmy potrafili rozmawiać ze wszystkimi. Ja byłam teraz całkiem niedawno na stypendium w Pradze i zwróciłam uwagę, że tam bardzo wiele osób czyta książki. Bardzo wiele osób kupuje książki, bo chodziłam po różnych księgarniach i antykwariatach, tam akurat byłam w Pradze, więc było tego sporo, ale na przykład w takim sklepiku, w którym się zaopatrywałam na co dzień, pracowała taka kobieta, zwróciłam na nią uwagę, bo to prawie codziennie się z nią widywałam. I ja ją bardzo często widywałam później w księgarni i tak samo taka pracownica baru, szybkiego takiego baru z wegetariańskim jedzeniem. I też bardzo często widywałam ją i z książką, i w antykwariacie takim nieopodal. I później jak rozmawiałam z ludźmi, których tam poznałam, to rzeczywiście mówili, że jest tak, że w Czechach się czyta i że każdego właściwie, mimo że książki nie są tanie, to jednak ludzie przywiązują uwagę do tego, żeby czytać, żeby te książki kupować. Może kupią książki zamiast papierosów. A u nas, może. A u nas bardzo często te osoby, które pracują w takich branżach niskopłatnych, no pójdą sobie do sieciowej księgarni i co mogą, jaką książkę mogą sobie kupić?
Antykwariaty, wcale nie jest tak dużo antykwariatów, a nawet jak są u nas antykwariaty, to tam nie ma książek, które są w miarę nowe. To są książki naprawdę już takie złachane, albo książki naukowe, czy tam paranaukowe. Więc mam wrażenie, że ten system trochę tak działa, że rzeczywiście na przedstawicieli niektórych zawodów patrzymy trochę tak koso. Oni pewnie na nas też. Z ukosa. Na nas, Boże. Jak tu jakiś uprawiam. Co ty powiedziałaś? W ogóle klasizm. Co ja mówię? Co ja mówię? Nie wiem, nie. Ale mam wrażenie, że my o wiele bardziej sobie tak kategoryzujemy ludzi. Nie? Że na przykład o mnie w ten sposób świadczy to, że ja się zdziwiłam, że w księgarni spotykam pracownicę. Tak, tak. Czyli też dokonałam tej oceny. Małego. Tak, dokonałam tej oceny. I byłam, byłam taka... Mam podobne doświadczenie, kiedy byłam na wolontariacie za granicą w zeszłym roku. Byłam w szoku, że chłopak 28-letni, którego poznałam, Szwajcar, zajmuje się, nie wiem, jest takim obsługującym budynek szpitala. Nie wiem, jak nazwać taką osobę, ale zajmuje się różnymi technicznymi sprawami. I moja pierwsza akcja była taka sama. Co ty tu robisz? On jeszcze był artystą, on był super inteligentnym gościem, który zwiedza świat. Też faktem jest to, że jest ze Szwajcarii, więc tam niewiele trzeba, żeby zwiedzać świat i móc wiele rzeczy, wiele realizować marzeń. Natomiast też go oceniłam i było mi wstyd przed sobą samą, ale też trudno nam się dziwić, bo żyjemy w takim otoczeniu. A co? No właśnie. Mi też było wstyd, ale potem sobie uświadomiłam, że to jest ta konstrukcja, która po prostu jakoś mi weszła, tak? Że ciągle pytamy, a gdzie pracujesz, a co robisz? A też bardzo jesteśmy zainteresowani tym, ile zarabiają inne osoby, tak? Które znamy. Dokładnie o to Cię chciałam zapytać, bo chyba to nie zawsze jest tak, że te prestiżowe, to jest w ogóle dla mnie jakaś totalna maskarada i hipokryzja, nie? Bo jakby statusem wpasowujemy się w tą normę, że jesteśmy wystarczająco fajni i prestiżowi, ale nierzadko zarabiamy mniej niż te osoby, na które patrzymy z góry. No tak, tylko że to też o niczym tak naprawdę nie świadczy. Ale bardzo wiele osób mi mówiło, że trochę sobie lubią dodać do zarobków. Że lubią tak się pochwalić, ile zarabiają. To zwłaszcza dotyczy tych branż, w których i tak się sporo zarabia. Znaczy tych wysokopłatnych, wyspecjalizowanych, to im mówili pracownicy korporacji IT na przykład, że oni tak lubią się przelicytowywać. Natomiast te osoby, które wykonywały takie prace robotnicze albo w ogóle niskopłatne, to one nie miały oporu, żeby mi powiedzieć wprost, ile zarabiają. Na przykład, że to jest minimalna plus 300 do ręki pod stołem od szefa. No a osób, które zarabiają minimalną pensję, jest bardzo dużo w Polsce. Ale właśnie jak już trochę zarabiamy, to jesteśmy bardzo zainteresowani tym, ile zarabiają inni. I jak zarabiamy więcej, no to chcemy zarabiać jeszcze więcej. Natomiast mam wrażenie, że to wynika z tego, że u nas brakuje tej jawności i że są jednak duże dysproporcje płacowe. Znaczy, że są luki płacowe, że w jednej firmie, w korporacjach to już się trochę standaryzuje, ale są nadal przedsiębiorstwa, w których ktoś, kto przychodzi do pracy, jest początkujący, dostaje na start więcej niż ktoś, kto na przykład pracuje tam 7 czy 8 lat. Są przecież takie przypadki. Albo oczywiście, że kobieta na równorzędnym stanowisku zarabia mniej niż mężczyzna na tym samym stanowisku. I moim zdaniem wynika to z tego, że nie mówi się wprost, ile zarabiamy. Ale to jest bardzo ciekawe, bo ja raczej bym powiedziała, że Polacy nie lubią rozmawiać o pieniądzach i że to jest taki temat mocno tabu, ale może właśnie z tego to wynika, tak jak powiedziałaś, że my jesteśmy tak niedoinformowani, że aż nas to tak ciekawi, że my właśnie boimy się zapytać, bo dżentelmeni rozmawiają o pieniądzach, ale jak już się zacznie temat, to nas to bardzo wciąga. Nie no, jak ja pytałam osoby dobrze zarabiające, ile zarabiają, to one nie chciały mi mówić wcale. Ale właśnie ci pracownicy, którzy zarabiali mało, którzy są gdzieś tam na dole tego wykresu średniej wynagrodzeń, to w ogóle bez oporów. Ale czemu nie chcieli się tym dzielić? Jak myślisz, z czego to wynika? Bo można by pomyśleć, że to jest jakiś taki wstyd, że aż tyle zarabiam. No. Ale nie, mam wrażenie, że to był wstyd, że nie zarabiam jeszcze więcej. Okej. Bo skoro
pracownik IT, który tam mi mówi, że zarabia 10 tysięcy miesięcznie, ale koledze z branży mówi, że 12. To rzeczywiście chyba mamy taką sytuację, że ktoś myśli, że jeszcze wyższe zarobki dobrze o nim świadczą. Czyli znowu mamy tą kategorię, że nasz zawód i to, co robimy, to ile zarabiamy, o nas świadczy. Wracamy do punktu wyjścia. Wspomniałaś o kobietach, więc pytanie rzeka, czy w Polsce jest równouprawnienie, jeśli chodzi o pracę? W ogóle nie ma żadnego równouprawnienia. Znaczy nie, no ja mam tutaj mam skrajne poglądy dla wielu pewnie osób, ale nie. Mamy lukę płacową. Ona może jest niższa niż w innych krajach Europy, kiedy się popatrzy na statystyki. Ale statystyka to nie wszystko, to znaczy trzeba jeszcze jakościowo spojrzeć na te wyniki. I ja uważam, że, nie zresztą nie tylko ja, że to, że ta luka nie jest u nas tak duża, wiąże się z tym, że są branże wybitnie niskopłatne, w których pracują wyłącznie kobiety. Po prostu nie ma tam mężczyzn i dlatego... Czy są na przykład szwalnie? Szwalnie, prace opiekuńcze, wszystkie takie... Prace, przedszkola, żłobki, opiekunki żłobkowe, opiekunki przedszkolne, nauczycielki wychowania wczesnoszkolnego, to są głównie jednak kobiety. Tak samo pielęgniarki salowe wciąż jeszcze, tak? I w ogóle ten taki pomocniczy personel w szpitalach, w służbie zdrowia. Czyli no, jest cała rzesza bardzo niskopłatnych zajęć, które wykonują tylko kobiety, nie ma tam mężczyzn, dlatego po prostu statystyki tak wyglądają. Ale jak się spojrzy na statystyki już na przykład na jakichś wyższych stanowiskach, no to jest oczywiste, tak? No zresztą popatrzmy na nasz rząd, nowo zaprzysiężony rząd, ile tam jest kobiet. Nie wierzę, że nie ma kobiet, które wydają się. Tak, które mogłyby profesjonalnie dzierżyć tekę w jakimś ministerstwie. Wierzę, że jest wiele kobiet bardzo dobrze wykształconych, tym bardziej, że na przykład więcej kobiet w Polsce ma wyższe wykształcenie niż mężczyzn. I to kobiety się uczą dłużej. To kobiety się przekwalifikowują, robią kursy i tak dalej. A jednak nie ma ich na tych wysokich stanowiskach. Ale masz tutaj jakieś liczby właśnie w kontekście tych wysokich stanowisk? Jakie to są różnice na przykład? Ja już nie pamiętam. W pensjach to jest... Będę teraz strzelać, ale około 20%? 18%? Myślę, że to jest taka różnica. Ale to jest tylko statystyka. Statystyka o niczym nie mówi. Nie? Tak samo jak statystyka z urzędów pracy niewiele mówi o bezrobociu w Polsce. Bardzo lubię takie powiedzenie, że statystycznie człowiek idący z psem na spacer ma 3 nogi, więc też mam takie podejście do statystyki, ale powiedziałaś, że kobiety są lepiej wykształcone, też chętniej się uczą i przekwalifikowują. Tak. Zakładam, że są też zdolniejsze, żeby się bardziej przekwalifikować. Musiałam to dodać. W każdym razie to jest też ciekawa kwestia, trochę wracając do poprzedniego tematu, że u nas jednak studia wyższe wiążą się z prestiżem. I jeżeli ktoś nie ma studiów wyższych, to też jest od razu w tej kategorii, że jest gorszy. Ja na przykład skończyłam licencjat i ja wiem, że w oczach wielu ludzi to licencjat to nie są prawdziwe studia wyższe. Ale to jest wyższe wykształcenie. Tak, to jest oficjalnie wyższe, ale to jest tak w zasadzie, a magisterka, że to jednak to ma znaczenie. To jest znowu, ciekawe, tak jakbyśmy dalej pisali sobie na wizytówkach magister, ktoś tak, tam. Farmacja. Także zastanawiam się, w którym momencie my przestaniemy też etykietować się, jeśli chodzi o te wyższe studia, że to nie będzie taki oczywisty wybór. U mnie w liceum wszyscy chcieli iść na wyższe studia. Tak? Łącznie z osobami, które się w ogóle do tego nie nadawały i nie mówię to na zasadzie, że były gorsze, tylko miały zainteresowanie zupełnie z innej branży i nie było im to do niczego potrzebne w kontekście zawodowym, bo ja osobiście wierzę w chodzenie na studia tak hobbystycznie. Ja tak wybrałam swój kierunek studiów. Nie miałam planu, co będę robić dalej z tym, tylko uważam, że to jest darmowa w Polsce zazwyczaj opcja, żeby pogłębić swoją wiedzę, co jest wspaniałe, że możemy, że nie musimy sobie dodatkowo płacić, ale my do tego podchodzimy z taką presją, że musisz iść na studia. I czy to się zmienia? Zaobserwowałaś to, że może, nie wiem, czy to w młodszym pokoleniu... Ja mam nadzieję, że w młodszym pokoleniu mam takie wrażenie, że bardzo wiele osób mówi, że studia nie są do niczego potrzebne. Znaczy, były takie lata,
kiedy ja skończyłam studia i wchodziłam na rynek pracy, to było bardzo wysokie bezrobocie. Bardzo. A jednocześnie... To znaczy rzędu ilu procent? Myślę, że przekraczało 20. Okej. Okay. Tak. Gazeta Praca, dodatek do Wyborczej był taki. Ale to nie znaczyło, że można znaleźć pracę. Bardzo miałam wiele osób znajomych z moich studiów, które nie wiem, przez rok nie były w stanie znaleźć pracy. Ja szukałam pracy, obroniłam się we wrześniu i znalazłam pracę od marca. A to nie było tak. Ja wysyłałam co tydzień tam kilkanaście, bo byłam skłonna pójść nawet pracować do telemarketingu, do po prostu gdziekolwiek. Ale bardzo często słyszałam, że albo nie mam kwalifikacji i doświadczenia, albo mam za wysokie kwalifikacje. Ekstra. To znaczy, to były takie słowa wytrychy, ale mam wrażenie, że do dzisiaj pracodawcy, kiedy chcą komuś odmówić, to właśnie używają tego, że albo są za wysokie kwalifikacje, albo brak kwalifikacji i doświadczenia. No trudno, że powiedzieli, jest pani idealną kandydatką, ale nie. No to prawda. Ale wtedy było tak. I potem przez jakieś 2-3 lata, mam wrażenie, to był jakiś pewnie 2005-2006, 2007 rok, poznawałam ludzi, którzy nie byli na studiach. I oni już pracowali od kilku lat. I właśnie mówili, że ja nie byłam takim frajerem, żeby pójść na studia. Ja po prostu zaczęłam pracować po szkole średniej i teraz już mam ileś tam lat doświadczenia i już dużo umiem i w ogóle wow, nie? No i to było fajne, tylko że potem się okazywało, że w wielu branżach jest potrzebne jednak zaświadczenie, że masz te studia skończone, czy tam licencja, magisterka, inżynier, to tak, to więc bardzo często te osoby później jednak na przykład na tej mojej socjologii robiły zaocznie jakieś tam socjologię czegoś, nie? Bo był potrzebny ten papier. Zresztą to też jest jakieś sztuczne, tak? Czyli ktoś pracuje w jakimś zawodzie przez wiele, wiele lat, ma już doświadczenie, wykonuje swoją pracę bez zarzutu i nagle słyszy od przełożonych, ale musisz mieć wyższe wykształcenie. To jest takie trochę nabicie kogoś w butelkę, bo nie jest tak łatwo wrócić na studia, jak się ma lat, nie wiem, 30 parę. A znam osoby, które wróciły na studia mając 40, 50 i więcej. Fajnie było, gdyby to wynikało z naszej potrzeby, a nie z jakiejś presji zrobienia tego dla formalności. Więc ja też obserwuję, mam młodszego brata, który ma 18 lat i dla mnie to jest fascynujące patrzeć na jego podejście do przyszłości i nawet na swoje i też osób starszych ode mnie, powiedzmy pokolenie milenialsów, nazwijmy to. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego, że może te studia nie są aż tak istotne, doświadczenie staje się być bardziej istotne, co jest dobre, tak mi się wydaje, chociaż czasami oczekujemy doświadczenia od ludzi w wieku 20 lat i oni już mają to doświadczenie i to jest znowu trochę paranoja, mówiąc kolokwialnie, ale to, co mnie ciekawi i zastanawiam się, jak to wygląda z Twojej perspektywy i jak Ty na to po prostu patrzysz, bo mam wrażenie, że ja chowałam się w innym pokoleniu, jeśli chodzi o podejście do pracy, niż właśnie mój brat, który ma 18 lat. Widzę tak skrajne postrzeganie właśnie pracy, przyszłości, zawodu, kariery, sukcesu, że trochę mnie to przeraża. Szczególnie patrząc w ogóle na młodsze osoby wychowane w dobie social mediów, co też jest, myślę, ogromnym czynnikiem. Natomiast do czego zmierzam? Ja myślę, że jestem z takiego pokolenia jednak korpo. I tu bym się chciała na chwilę zatrzymać i pogadać trochę o tym systemie korporacyjnym, bo ja zawsze miałam przeświadczenie, że żeby osiągnąć sukces, trzeba się uczyć, trzeba pracować dużo i myślę, że z tego podejścia wytworzyło się takie nadużycie właśnie, że harujemy od rana do nocy. Trochę po trupach do celu, jako nadużycie już tutaj, więcej niż inni i to toksyczne środowisko pracy zaczęło coraz bardziej dynamicznie się rozwijać, w korporacjach szczególnie. Czy masz wrażenie, że ta era się kończy powoli? Myślę, że tak, bo korporacje trochę standaryzują swoje powiedzmy regulaminy pracy i w ogóle swoje polityka, środowisko pracy, tak, kulturę pracy, bo jest takie powszechne przekonanie, że korpo to jest zło, bo tam się po prostu wypruwa żyły i trzeba siedzieć od rana do wieczora, kokainę brać, żeby wytrzymać i tak dalej. Mobbing, tak? Różne sprawy. No, wiadomo. I oczywiście to się zdarza nadal. Tak jak zdarzałoby się pewnie, nie wiem, w urzędzie gminy albo w dowolnym innym miejscu pracy. Ale
korporacje jednak wprowadzają pewien ład teraz coraz częściej. To znaczy, jak idziesz na rozmowę o pracę do bardzo wielu korporacji, to tam od razu się dowiadujesz, ile będziesz zarabiać. Po pierwsze, po półroczu możesz skoczyć szczebelek wyżej po tam ocenie pracowniczej, tak? Kolejny szczebelek wyżej będzie po iluś tam miesiącach, czy tam półtora roku. Wtedy się zarabia tyle i tyle. Jest też jakaś jawność jednak, bo jak przychodzisz do takiej pracy, to właśnie wiesz, że po prostu niezależnie od tego, ile fakultetów masz, to jesteś tym juniorem, czy tam kimś na początku i wtedy się zarabia tyle, potem te widełki skaczą, potem mniej więcej. Tak samo coraz częściej jest tak, że już nie siedzi się po godzinach. To znaczy są nadal pewnie jacyś menedżerowie czy menedżerki, którzy lubią, jak ich ludzie nie wychodzą punktualnie o 16 czy tam 17, bo może się nie pracuje od 8. Ale jednak bardzo często słyszałam, że to już nie jest dobrze widziane, jak się siedzi po godzinach, jak się wysiaduje. Bo to znaczy, że coś jest nie tak, tak? Że co, za dużo masz obowiązków, nie potrafić ich przełożony rozdzielić. Poza tym to są często bardzo firmy z jakimś zagranicznym kapitałem, z zagraniczną kulturą organizacji. Więc są takie z centrali jakieś tam naciski, żeby właśnie ludzie nie wysiadywali. Poza tym to korporacje wprowadziły te benefity, które teraz się rozlewają już na bardzo wiele innych obszarów pracy. Znaczy tam karty sportowe, karty medyczne, jakieś to takie dopuszczenie myśli, że pracownik nie musi w tej pracy ciągle tylko stukać w klawiaturę, tylko może czasem na przykład wyjść na taras i chwilę odpocząć, bo może wtedy będzie bardziej produktywny. Już nie mówię o piłkarzykach i takich tam, bo to są takie gadżety tak naprawdę i one w ogóle, nawet jak są w bardzo wielu korporacjach, to mało kto z nich korzysta. Ale jakieś kuchnie pracownicze, no myślę, że to były takie zmiany, które teraz stopniowo kapią do innych zakładów pracy. Poza tym na przykład ile osób, kiedy ja byłam na studiach, to w ogóle może to były jakieś jednostkowe przypadki, kiedy ktoś mógł godzić pracę i studia. Chyba, że był na studiach zaocznych. A teraz jak się idzie do korpo na rozmowę i jest się studentem, to oni układają grafik tak, żeby można było studiować. Bo mają przecież miejsca pracy dla osób uczących się. I to jest wpisane też jakoś w politykę firmy. I bardzo wiele osób mi mówiło, że trafiało źle w korporacjach, ale na przykład w innej korporacji już trafiało bardzo dobrze. Więc to nie jest ta kwestia, że to korporacja jest zła z natury, że to jest jakieś chore miejsce pracy, tylko można trafić na przełożonego, który nie powinien może być niczym przełożonym. A w innym miejscu pracy pewnie okej. Okay, ale czy to odświeżenie regulaminu polityki wynika z tego, że ten stary system takiego właśnie wyścigu szczurów i harowania się nie sprawdził i oni się zorientowali, więc teraz zwiększają komfort pracy? No myślę, że to ma duży wpływ. To znaczy, nie wiem, jak bardzo można być wydajnym o 22 w pracy. Myślę, że nie ma na to szans. A poza tym to też na przykład to, co teraz pandemia nam urządziła, to też trochę świadczy o tym, że te firmy i ci kierownicy, dyrektorzy, dyrektorki się orientują, że ten rynek pracy się bardzo zmienia i że pracownicy się bardzo zmieniają. Bo jeszcze niedawno telepraca czy home office to była dla w ogóle menedżerskiej kadry i tak samo jakiś czas pracy płynny, elastyczny też był tylko dla niektórych zastrzeżony. I w ogóle trzeba było zasłużyć na home office, to był rodzaj jakiejś premii i tak dalej. A teraz okazało się, że ludzie jednak pracują i że to nie jest tak, że tam piłują paznokcie od rana do wieczora tylko w domu, tylko że te firmy nadal działają, chociaż pracownice i pracownicy musieli przejść do pracy w domu, tak. Nauczyć się pracować tam w kuchni czy gdziekolwiek, ale jednak kiedy na przykład remont panowie robią. Tak.
I że to jakoś działa. Mało tego, że to się firmom opłaca, bo nie trzeba wynajmować tak dużych powierzchni, nie trzeba płacić prądu i w ogóle można nieco zmniejszyć koszty. Kupować kawę czy zamawiać lunchu. Tak, tak, tak. Więc rzeczywiście nagle się okazuje, że wystarczy patrzeć na to, co się dzieje i się jakoś dostosowywać. Tak, tylko musiało nas tak przycisnąć, żeby te zmiany oczywiście zacząć wprowadzać, ale na przykład właśnie moja mama jest dobrym przykładem tego, że nigdy w życiu nie miała home office'u. W tym momencie od marca pracuje z domu. Świetnie się żyje. W sensie po prostu czuję taki zwiększony komfort, ma mniejsze, nie musi dojeżdżać, nie musi wstawać wcześniej, żeby dojeżdżać, żeby się szykować, tak? Może też jeść lepiej, bo może ten posiłek przygotować w normalnych warunkach. Wychodzi z pracy, zamyka komputer i po prostu wow, tyle godzin wolnego. I to jest w ogóle dla niej niesamowita zmiana. Ale właśnie to jest ciekawe, co powiedziałaś, że pracodawcy zobaczyli, że pracownicy nadal pracują. I to też chyba sprawia, że to pokazuje, że zaufanie było dosyć niskie do pracownika, a w tym momencie trochę nie mając wyjścia, nagle zobaczyliśmy, że hej, możemy im ufać, oni pracują. I to widzę właśnie po mojej mamie, znaczy ona w ogóle jest bardzo pracowitą osobą, ale widzę to po tym, jak ona też rozmawia ze swoimi współpracownikami, że nie, ja teraz nie mogę wstać, bo wszyscy są w pracy dostępni, bo tam mają jakieś połączenie przez Skype'a zawsze stałe. I nie chcę, żeby ktoś zobaczył, że mam zaraz wracam, bo jestem teraz w biurze. Ja mówię, mamo, a nie masz wrażenia, że ty pracujesz więcej niż w biurze? Bo nie chodzisz do pokoju innej koleżanki, nie idziesz z nią na kawę, nie pójdziesz do łazienki zadzwonić, coś i tak dalej, i tak dalej. I ona mówi, rzeczywiście, może ja naprawdę mogę sobie zrobić tam jedną przerwę półgodzinną, bo robię znacznie więcej niż robiłam będąc w biurze. Więc myślę, że pracownicy powinni być zachwyceni czasami. Tak, chociaż oczywiście w tych miejscach pracy, które były, powiedzmy, no chore, tak to nazwijmy, to się przeniosło też niestety na tę pracę w domu. Bo w bardzo wielu firmach jednak to wysłanie pracowników na telepracę było okupione rozmowami, jakimiś tam negocjacjami, miałam takie sygnały, że bardzo wielu szefów po prostu nie chce. Właśnie mówią, że nie będziecie pracować. Ale jak już zauważyli, że w innych miejscach to działa, że nie wiem, firma sąsiednia przechodzi na telepracę i tak dalej, no to też zdecydowali się to wdrożyć. Natomiast egzekwują rzeczywiście na przykład o 20. Przysyłają coś tam o 20 i chcą odpowiedzi teraz. Bo przecież i tak masz ten komfort, że pracujesz w domu. Więc no, to jest też pułapka. To też jest trochę, tak, tak, bo no tak, no łatwo jest o nadużycia na polskim rynku pracy. Może nie jesteśmy jak coś wyjątkowi, bo pewnie w innych krajach też to się zdarza, ale jednak jest sporo patologii na tym rynku. A jak Twoim zdaniem Polacy odnaleźli się w ogóle w pandemii, jeśli chodzi o organizację pracy, która teraz stała się połączona bezpośrednio z naszym życiem domowym, rodzinnym? Znaczy bardzo wiele osób nie mogło pójść na żadną telepracę. Jest bardzo wiele takich branż, zdecydowana większość. Znaczy ja mam prostą, nie mam taki prosty przykład, którego używam. To znaczy jak codziennie wychodzę z domu, to z kim utrzymuję takie nawet przelotne relacje z ludźmi, którzy właśnie wykonują teraz telepracę, czy z ludźmi, którzy wykonują normalną pracę na miejscu. Właśnie z ludźmi, którzy wykonują normalną pracę na miejscu, czyli to są, nie wiem, maszyniści, czy pociągów, czy kierowcy autobusów, tramwajów, to są ludzie, którzy pracują w sklepach i muszą nam dostarczyć codziennie, nie wiem, jedzenie, dowieźć nas gdzieś. To są ludzie, którzy nie mają komfortu telepracy. No i właśnie wydaje mi się, że... Komfortu czy czasem dyskomfortu? No jak wszystko. Myślę, że może oni by chcieli czasem przejść na telepracę i nie musieć być na przykład narażonym, bo w wielu branżach pracodawcy nie umieli tak szybko zorganizować się covidowo. To znaczy były przecież, mnóstwo było takich zdjęć w internecie, w social mediach i nie tylko, jak ludzie dojeżdżają do pracy autobusami pracowniczymi. Jeden człowiek przy drugim,
bez żadnego zachowanego dystansu społecznego. Z maseczką na brodzie? Czy bez nie, maseczki? Bez maseczki, bo nawet wtedy jeszcze nie mówiło się tak dużo o maseczkach. Albo na przykład, to jest prosty przykład z mojego sklepu osiedlowego. Zanim ta sprzedawczyni dostała taką szybę, która jakoś ją izolowała, to minęło naprawdę kilka dobrych tygodni i ona musiała obsługiwać osoby, które właśnie przychodziły bez rękawiczek, bez maseczek, a jak zwracała uwagę, to robił jej awanturę i klient, i szef. Bo jej zadaniem jest sprzedawać, a nie wdawać się w jakieś pyskówki, tak? Chociaż to nie były pyskówki, tylko grzeczne proszenie o to, żeby ktoś przychodził w maseczce. Chciałabym na chwilę trochę zmienić temat, bo wiesz, o pandemii i o tym wszystkim można gadać godzinami, niewiele też można z tym zrobić, natomiast... Tym bardziej, że to jest dopiero pół roku, tak? Takiej sytuacji. I też nie wiemy zupełnie, w którą stronę to pójdzie, więc też nie ma co nawet planu działania rysować. Natomiast wcześniej nawiązałyśmy trochę do młodszego pokolenia, tego najmłodszego pokolenia, tych osób, które teraz decydują o swojej przyszłości, a przynajmniej tak mi się wydaje. Natomiast ciekawi mnie... Czy można w ogóle teraz powiedzieć, że są branże, w które warto inwestować, mam na myśli swój czas poprzez studia, że są zawody przyszłości, że są takie ścieżki, które są pewnikiem, tak jak kiedyś wydawało się właśnie, że pójdziesz na prawo, czy będziesz lekarzem, to jest szanowany zawód i prawdopodobnie przez te lata nauki i pracy w końcu się dorobisz. Czy tak, można się zaśmiać, nie? Przepraszam. 25 lat później... No, w każdym razie, czy teraz można wskazać takie zawody, w które warto iść? Nie wiem. Dlatego się zaśmiałam się, dlatego że kiedy kończyłam pisać Nie hańbi, a był to rok 2017, czyli 3 lata temu myślę, tak. I trochę więcej, bo to było przed maturami, czyli to musiał być jakiś marzec, kwiecień. Odwiedzałam uczniów w liceach, w dobrych liceach, tylko że w mniejszych miastach i pytałam ich o ich plany na przyszłość, to znaczy co myślą o pracy, gdzie chcą zdawać na studia, ponieważ to były tam, wybierałam najlepsze licea w jakimś tam mieście. Byłam ciekawa, co myślą sobie uczniowie takich klas maturalnych. I co mnie zaskoczyło, to w prawie każdej klasie 96% uczniów, uczennic mówiło, że będą zdawać na prawo lub medycynę. Nawet w klasach humanistycznych. Ja bym jeszcze dodała architekturę. Mam wrażenie, że to też jest były jakieś takie pojedyncze osoby i jakieś pojedyncze osoby mówiły na przykład historia. To w ogóle cała klasa się odwracała i przyglądała się temu, co chce iść na historię. Ale naprawdę wszyscy chcieli iść na prawo i medycynę i oczywiście brali korepetycje po to, żeby się dostać na te właśnie kierunki. Były osoby, które na przykład mówiły, że marzą o jakiejś artystycznej uczelni, ale rodzice w życiu się na to nie zgodzą, więc idzie na to prawo. I ja tak stałam i zapytałam ich, ale słuchajcie, myślicie, że jest aż tak duże zapotrzebowanie, żeby po prostu setki prawników i rocznie wkraczały na rynek pracy? Ale o tym mówili, że oni jeszcze nad tym się nie zastanawiają. No tak, to też jest zrozumiałe. Tak, więc oczywiście to rozumiem. Ale nadal właśnie to prawo i ta medycyna to są te takie zawody, o których myśli się, że to jest to. Nie jestem wcale przekonana, bo znam trochę prawników i prawniczek, którzy pracują jednak w innych branżach. I może to jest jakiś klucz. Tak naprawdę nie chodzi o to, jaki kierunek kończysz, tylko żeby się przygotować na to, że może trzeba będzie robić coś innego. A może nie trzeba, tylko że będzie się chciało robić coś innego. Ja zaczynam od polonistyki. Proszę. Której nie chciałam skończyć i przestałam chodzić i w końcu wyrzucili mnie ze studiów, ale jakoś okazało się, że mogłam zostać równie dobrze, a nie tam czytać coś tam na socjologii. Bo i tak wykonuję taki zawód, który wykonuje wiele osób po studiach polonistycznych, czy tam jakichś filologicznych. Ale... dzisiaj jest bardzo duże zainteresowanie wciąż programowaniem. Tak, no tak, bym strzelała. Tak. Też biotechnologia, tak, informatyka. Wszystko, co się wiąże z technologią i z nowymi technologiami. No ale nie mogą wszyscy pracować w IT i w nowych technologiach.
Nie może, to jest nierealne. Mhm. Już pomijam to, że oczywiście jest wiele kursów, nie trzeba wcale kończyć studiów i po studiach, czy nawet w ogóle bez studiów jakichś bardzo humanistycznych można również pracować w jakichś ścisłych branżach, to może tak naprawdę tylko to jest klucz, żeby wiedzieć, że można robić różne rzeczy. Tylko, że jeśli chodzi o nasze kształcenie, to znowu trzeba się trochę cofnąć. Ja mam dzieci w wieku tam 7-11 i ciągle widzę to w szkole. To znaczy ciągle jest tak, że dziewczynki to są lepsze z polskiego, ewentualnie plastyka i tak dalej, a chłopcy to są te przedmioty ścisłe. Ale są, tak, czy ciągle jest im kształtujemy? Nie, no ciągle to się kształtuje, ciągle to wymawiamy dzieciom. Okay. Ciągle... Męski zawód, żeński tak, zawód. Tak, i to się zaczyna już bardzo wcześnie i niezależnie od tego, czego się uczy dzieci w domu, co stara się im przekazać, to jednak w pewnym momencie szkoła jest tą instytucją, która to dziecko kształtuje, bo ona tam spędza wiele godzin, rozmawia z kolegami, rozmawia z koleżankami, to oni są tą grupą ważniejszą w pewnym momencie niż rodzice. I jeśli dziewczynki słyszą, że są dobre z polskiego i ewentualnie z historii, no to bierzą a z matematyki niezbyt, to nawet nie będą próbować robić no tych zadań dodatkowych z matematyki. Tak, mama moja zawsze mówiła, że była fatalna z fizyki i fizyka jest mega trudna i ja nigdy nie umiałam fizyki, ale byłam zawsze świetna z matmy, więc wiem, że bym bez problemu ogarnęła tę fizykę, ale ja po prostu byłam nastawiona, że ja jej się nigdy nie nauczę, bo ona jest abstrakcyjnie trudna i to jest straszne, że te historie, które są nam opowiadane od dziecka, tak w nas wsiąkają, że my w to wierzymy, niezależnie od naszych predyspozycji czy naszych pasji. Po prostu to nam podcina skrzydła. Wystarczy spojrzeć na procent dziewczyn na kierunkach humanistycznych i procent dziewczyn na kierunkach technicznych, ścisłych. To chyba to się zmienia. Powoli. To się bardzo zmienia, tak, tak. Ale jednak ciągle jest tak, że nie wiem, na jakichś tam studiach, których nazwy pewnie nawet nie umiem sobie wyobrazić, bo ja byłam wychowywana w kulcie dziewcząt w przedmiotach humanistycznych. Tam, nie wiem, są, nie wiem, 4 dziewczyny i 20 chłopaków. Tak. Znaczy, fajne jest to, że ty masz doświadczenie też z rozmów z ludźmi z małych miast, bo myślę, że to jest kluczowe, bo to zresztą pojawia się często u mnie, że ta nasza bańka informacyjna to jest największe przekleństwo, bo ja mówiąc ci, że jestem właśnie z pokolenia harowania i udowadniania, że dam radę po godzinach i widzę mojego brata z innego świata, to nadal jest mój brat z mojej bańki, z dużego miasta, z takim, a nie innym gronem znajomych. No nie? I na przykład ja bym powiedziała, że to jego pokolenie to jest, chociaż wiem, że to jest zjawisko, które się pojawia, chociaż pewnie nie w skali całego kraju, bo myślę, że trochę się teraz rozwijam 5 wątków naraz, ale sądzę, że jednak w mniejszych miejscowościach dzieci myślą troszeczkę inaczej i są w stanie powiedzieć, że oni chcą właśnie, tak jak ja parę lat wcześniej, iść na właśnie na medycynę czy na prawo, uczyć się, rozwijać i są gotowi na wiele lat pracy. Natomiast patrząc na to pokolenie mojego brata, ja doszłam do wniosku, że to są osoby, które, których marzeniem jest zawód prezes. Pokolenie bardzo uprzywilejowane, pokolenie, które nie przyjdzie i nie powie, dam z siebie wszystko, nauczę się i pokaż mi, jak to zrobić. Oczywiście tak, zgadzam się, tylko pokolenie, które powie, hej, ja wymagam, nie mam doświadczenia, w ogóle nie mam studiów, ale chcę takie i takie warunki. I ja patrząc na... Pozdrawiam Cię, Kubuniu. Patrząc na to środowisko, byłam, jestem od lat mocno przerażona, bo ja totalnie tego nie rozumiem. Dla mnie to jest strasznie obce podejście i bałam się, że to tak wygląda na skalę całego kraju. Dlatego zastanawiam się, czy też dostrzegasz to wśród osób z innych środowisk. To jest tak, że ja mam wrażenie, że my trochę może zapominamy, jacy kiedyś byliśmy. Znaczy, jak mieliśmy te 18 lat. Boże, dobrze. Dlatego ja... ja w ogóle nie jestem przerażona, jak właśnie słyszę, że ktoś, kto ma 18 czy 19 lat, chce być prezesem, albo chce w ogóle kręcić Instastory i na tym zarabiać grube pieniądze. Bo w gruncie rzeczy, jak się ma 18 lat, to po prostu chce się mieć pieniądze i chce się ich mieć dużo pewnie. No. I ja to tak raczej się uśmiecham. Ja kibicuję takim ludziom. Wiem, że jest bardzo wiele osób,
tych wchodzących na rynek pracy, które na, to są badania, które to potwierdzają, które rzeczywiście marzą o tym, żeby otworzyć swoją firmę. Mhm. Czyli ten prezes to jest ciągle ta figura taka pożądana. Tak. Mhm. Dyrektor, prezes, ach. Oczywiście, bo może to się wiąże z tym, że myślimy, że to oznacza dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy i w ogóle jakaś taka decyzyjność. Okay. Nie? Nie, nie będzie mi tam nikt mówił, co mam robić, tylko ja będę mówić, co mają robić. Potem życie pewnie to weryfikuje. To znaczy trochę się dorasta, trochę się próbuje to tu pracować, to tu pracować, bo niestety prezesura nie przychodzi, nie spada z nieba na gwiazdkę, nie? Że dostajemy prezent na Boże Narodzenie, tylko no, trzeba popracować, gdzieś tam coś porobić. Ale więc mnie to jakoś tak... Ja myślę sobie, że każdy musi przejść jakieś swoje etapy w życiu. I też tak od lat słyszę, że to pokolenie, które wchodzi na rynek pracy, to jest straszne, nie? To o Boże, za moich czasów to było inaczej. O, my to umieliśmy pracować. Ja to słyszałam, jak zaczynałam szukać pracy. Moja siostra młodsza, 8 lat, to słyszała. Teraz właśnie tak, no, jest pokolenie milenialsów, które też wiele osób oburza swoim podejściem do pracy. Bo milenialsi z założenia... Ja jestem ostatnim chyba rocznikiem. To jest pokolenie ludzi, którzy chcą mieć wpływ. Tak się z tego śmieje chyba świat, że ty chcesz mieć właśnie impact. Zrobić coś, co ma znaczenie. Może te roczniki, nie wiem, te roczniki już kolejne, też za jakiś czas będą chciały mieć impact. Może to przychodzić z czasem. Nie wiem. Ale jeśli chodzi o te dzieciaki z mniejszych miejscowości, to też są badania. Z mniejszych miejscowości chce się wyjeżdżać. Po prostu. A bardzo często takim impulsem do wyjazdu lub możliwością wyjazdu są studia. Więc trzeba zakuwać i trzeba się starać, żeby na te studia się dostać i żeby po prostu wyjechać z tego małego miasta, którego ma się najczęściej dosyć, jak się ma 18 lat. Ja wiem, jestem z małego miasta. Potem wróciłam do innego małego miasta po wielu latach mieszkania w dużym mieście, ale to jest jakby fala innego zjawiska, bo ludzie w moim wieku wracają do swoich małych miejscowości. Ale tym marzeniem, jak się ma 18 lat, bardzo często jest to, żeby wyjechać, już nigdy nie wracać i w ogóle jeździć tramwajem albo metrem i jakoś żyć. Bo w małych miastach no, często nie ma wielu powodów, żeby zostać. Raczej... Dla młodych ludzi szczególnie. Tak, tak. No, mój brat mieszkając w dużym mieście marzy o tym, żeby wyjechać za granicę, więc myślę, że ja miałam to, zresztą zawsze tak zrobiłam. Zawsze chcemy gdzieś, gdzie jest w naszym postrzeganiu lepiej, co jest normalne i bardzo mi się podoba, że to powiedziałaś, że każde pokolenie, patrząc na młodsze pokolenie, miało podobne przemyślenia. To jest taki... bardzo pocieszająca perspektywa i myślę, że podobnie można tutaj stworzyć taką analogię, jak czasami myślimy sobie, że o, w latach jakichś tam, pamiętam, że myślałam sobie, że w latach 50. w Nowym Jorku, w jakiejś mojej wizji Nowego Jorku oczywiście, to byłoby cudownie żyć, że to jest w ogóle taka klasa i to jest niesamowite, jak ludzie się zachowywali, jak się nosili, jak tysiąc różnych moich jakichś wymysłów wręcz. I dopiero pamiętam oglądając taki bardzo popularny film O północy w Paryżu, gdzie właśnie główny bohater chciał mieszkać w latach 20. i poznał panią z lat 20., która chciała urodzić się w Belle Époque i stwierdziłam, okej, to tak zawsze było. I tak jak w buszującym zbożu właśnie w latach 50. w Nowym Jorku poszedł do tego baru i powiedział, Boże, są żałośni ci ludzie, oni po prostu zachowują się tak strasznie. I ja pomyślałam sobie, jak to? Są ci idealni ludzie. To teraz się ludzie zachowują strasznie. To są ci idealni mężczyźni, bo tam kobiety, zdaje się, akurat w tym czasie piekły kurczaka. Nie? Ewentualnie były prostytutkami. Więc tak, to też jest ciekawe. Natomiast to jest bardzo pocieszające. I ludzie chyba się finalnie tak bardzo nie zmieniają, to też pokazuje. Ludzie się bardzo nie zmieniają, natomiast ja uważam, że te pokolenia młodsze, które wchodzą na rynek pracy albo niedawno wchodziły na rynek pracy, to one jednak ten rynek trochę porządkują. To znaczy właśnie w takim sensie, że... Ustalają zasady. Ustalają zasady takie właśnie, że mam prawo pracować w knajpie, chociaż... jestem po jakichś tam studiach, bo mnie nie interesują już moje studia. Albo nie będę siedzieć po godzinach, bo to jest też cecha. Czyli to jest to uprzywilejowanie, które ma też drugą stronę, tą dobrą.
Tak, tak. Wyznaczanie granic po prostu, jeśli chodzi tak. o relacje z pracodawcą. Albo nie pasuje mi, to ci powiem, szefie, że mi nie pasuje. Albo po prostu znajdę inną pracę. To znaczy wiem, że młode osoby mają duże problemy z wejściem na rynek pracy. To znaczy z takim wejściem, jakiego by sobie życzyły. Tak. Z dostaniem pracy, o jakiej by marzyły. Bo owszem, można sobie tam znaleźć jakąkolwiek pracę dzisiaj, ale to jest właśnie praca jakakolwiek. To jest praca albo niepewna, albo na umowę o dzieło, albo w ogóle na czarno. Ci młodzi ludzie, z którymi ja rozmawiałam właśnie wtedy przed maturą, oni mówili, że mają już jakieś swoje doświadczenia pracownicze, ale żadne z nich nie wiązało się z umową, jakąkolwiek. Okay. I że dla nich to jest naturalne, że jak się ma 19-20 lat, to się pracuje na czarno. Co jest przerażające. Bo jeżeli ileś osób mówi to tak po prostu, to się staje normalne. To znaczy, że instytucje zawiodły mocno tutaj. I rzeczywiście, jeśli chodzi o instytucje rynku pracy w Polsce, to one w ogóle nie zauważyły, że coś się zmieniło. One w ogóle nie zauważyły, że coś na tym rynku jednak morfuje i że to już nie jest tak, że są tylko osoby bezrobotne, że są osoby powiedzmy półbezrobotne albo te osoby, które tak skaczą, które nie wiem, 2 miesiące popracują tu, potem miesiąc szukają pracy, znowu 3 miesiące gdzie indziej, albo właśnie nie zauważają całej rzeszy osób, które zajmują się nieodpłatnymi pracami domowymi, opiekuńczymi, czyli są bierne zawodowo. A może można by zachęcić takie osoby do podjęcia pracy, gdyby ułatwiło im się na przykład opieka nad zależnymi członkami rodziny. Więc to jest cały taki splot powiązań. I przez te 30 lat tak zwanej wolnorynkowej gospodarki w Polsce bardzo wiele się na rynku pracy zmieniło. Właśnie chociażby to, że pojawiły się umowy śmieciowe, że pojawili się ludzie, którzy nigdy nie byli nigdzie ubezpieczeni, którzy w ogóle uważają, że to jest jakoś naturalna sytuacja. No, mi się bardzo lubię inspirować Ameryką. Myślę, że to też jest trochę takie pokłosie tego zachłysnięcia. Może, nie wiem tego, ale dla wielu osób brak ubezpieczenia jest standardem. Dla wielu osób w ogóle właśnie praca na czarno, czy jakaś taka jakaś dziwna praca, albo to, że się nie pracuje, a jednak nie rejestruje się w urzędzie pracy, że nie istnieje się w statystykach tak naprawdę, to bardzo wiele takich nowych zjawisk się pojawiło i nic z nimi nie robimy, żeby jakoś wprowadzić jakiś nowy rodzaj umów, czy jakiś nowy rodzaj osłon, czy w ogóle, żeby zmienić instytucje rynku pracy, chociażby urzędy pracy. Ale też jest chyba trochę tak, że bardzo nam się podobało takie zjawisko freelancera i utożsamiamy to z czymś cool, a finał jest taki, że to jest bardzo niepewny tryb pracy i tak naprawdę nie oznacza niczego. Nie, bo jak się myśli freelancer, to się widzi kawiarnię, maka, tak. Kawę, jakieś latte na sojowym, albo na sojowe, to już gdzie tam, na owsianym. Tak, no mówisz o mnie, ja przyznam szczerze, więc... Nie, no tak, ale chodzi o to, że to jest tak, stereotypowy obrazek. Tylko, że za tym obrazkiem jest ciągłe czekanie na przelew, ciągła niepewność, czy będę mieć zlecenie jakieś, czy coś zarobię. Właśnie bardzo często brak ubezpieczenia, bo to są umowy o dzieło, a umowy zlecenia są ozusowane, a dzieło nie. Oczywiście teraz rząd ma to w planach zmienić, co jest też dyskusyjne, ale jest jakimś tam krokiem. I to jest bardzo często, to są miesiące bez tego przelewu. To są miesiące czekania wiecznego, upominania się. Ja to też znam i mam na koncie wiele takich sytuacji, kiedy nie dostawałam przelewu, na który czekam na przykład 2 miesiące, bo taki był termin wypłaty wynagrodzenia i po 2,5 miesiącach postanowiłam się upomnieć i byłam zażenowana, że muszę się upominać o swoje pieniądze, które już powinnam dawno mieć na koncie. Więc to jest ten freelancing. Oczywiście są branże, które na freelancing nie narzekają, czyli właśnie nie wiem, programiści dużo zarabiający, wzięci jacyś specjaliści, ale jednak z badań, o ile pamiętam, sprzed 2 albo 3 lat statystyczny polski freelancer zarabiał około 2000 miesięcznie. Statystycznie. To znaczy, że było ileś osób, które zarabiały jednak nawet mniej.
Więc bo zazwyczaj to nie są... zawyża statystyki mała grupa ludzi. Tak. Okay. Więc to jest właśnie ten obrazek, nie? Że na tą latę, ta latę bardzo często to jest ta opłata za miejsce pracy, to znaczy Musisz pracować do kawiarni i kupujesz latę i przelicz to sobie 15 zł razy 5 w ogóle dni w tygodniu, nie? To się w ogóle ale na biuro z drugiej strony trzeba byłoby wydać więcej. Wiesz co, ja zastanawiałam się, bo chodzę do kawiarni czasem dlatego, że mam za wolny internet. Mhm. I ja bym mogła sobie kupić bardzo szybki, przenośny internet w cenie trzech kaw. Mm-hmm. Więc to się bardzo nie opłaca, ale my, tak jak rozmawiałyśmy przed nagraniem, jak się nie opłaca ludziom palić papierosy, co jest zjawiskiem wśród osób również najbiedniejszych, ale nadal wydają na to swoje, przeznaczają na to znaczną część budżetu, tak samo osoby, które dopiero raczkują i próbują swoich sił na rynku pracy, nie wynajmą sobie biurka w jakiejś coworkingowej przestrzeni, tylko będą kupować tę kawę każdego dnia. No ale to już jest też kwestia jakby takiego zarządzania swoimi finansami. Poza tym tutaj też wracamy do tego, o czym mówiłyśmy na początku, czyli jak idziesz do kawiarni i pracujesz tam, to masz jakieś poczucie, że jesteś z ludźmi, bo takie prace jednoosobowe, takie freelancerskie zlecenia, to jest też takie trochę wykorzenienie z tej natury pracy społecznej. Czyli nie wychodzisz do miejsca pracy, nie rozmawiasz z ludźmi, nie mówisz, o Jezu, ale mi nie idzie ten dokument, albo a może byś mi powiedziała, jak wejść do jakiegoś tam systemu czy czegoś, tylko ze wszystkim musisz sobie poradzić całkowicie sama. I jednocześnie mam wrażenie, że w kawiarniach jest jakieś takie poczucie kontroli. Znaczy, że jesteś wśród ludzi i oni widzą, że pracujesz. Mam normalną pracę, zobaczcie. Tak, ale widzą, że pracujesz, więc rzeczywiście starasz się pracować, bo to nie jest tak, że rzeczywiście tylko się siedzi, pijesz tą kawę i nic się nie robi, tylko ludzie jednak pracują. Tak, tak. Jest o wiele lepsza atmosfera do pracy niż nierzadko w domu, nie? A w domu, ja w domu wstawiam pranie, zmywarkę, myślę, co zrobić na obiad, tak, robię ten obiad i wszystko jest takie szarpane. Więc to też nie jest taka znowu super praca, bo nie każdy nadaje się do tego, żeby pracować w domu i żeby sobie zaplanować ten czas idealnie tylko na pracę, a potem już żyje życiem domowym. No to jest tak samo praca w domu, czy też posiadanie własnej firmy, czy też bycie prezesem. Mamy pewne wyobrażenie tego. Z drugiej strony ja uważam, że fajnie jest mieć pewne nawet nierealistyczne wyobrażenia, żeby było o czym marzyć. Czasami nie warto sobie psuć tej wizji, ale czasami tak właśnie jest, że ktoś chce iść na studia biznesowe, dajmy na to. Ja jestem po językach biznesowych, więc jakby miałam też dużo nudnych dla mnie nudnych biznesowych przedmiotów. I właśnie mówię to mojemu bratu, że pójście na jakiś tam international business to wcale nie znaczy, że to jest właśnie ścieżka do prezesury, tylko to jest masa matematycznych, nudnych, statystycznych przedmiotów, które może w ogóle Ci nie pasują. Może to w ogóle nie jest dla Ciebie. Może nie masz ochoty decydować za innych ludzi. Może nie masz ochoty zajmować się HR-em. Może nie masz ochoty sam sobie ustawiać celów, ale trzeba próbować, żeby w ogóle zobaczyć, co jest dla nas, w czym czujemy się lepiej. I to też myślę, że jest fajne właśnie, jak mówiłyśmy o tym, że trzeba się trochę przebranżowić, że to musimy się liczyć z tym, że tę pracę trzeba będzie prawdopodobnie parę razy w życiu zmienić, ale może to będzie z korzyścią dla nas, bo będzie nam łatwiej też poznać swoje mocne strony, bo my często wychodzimy ze systemu szkolnictwa i nie wiemy nawet, w czym jesteśmy dobrzy. Tak, to nawet słyszałam niedawno od bardzo, bardzo dobrej uczennicy, to znaczy w podstawówce była świetną uczennicą, zdała do bardzo dobrego liceum i powiedziała, ale ja nie mam żadnej pasji, żadnego hobby, ja nie wiem w ogóle w czym się czuję mocna, bo byłam zawsze dobra ze wszystkiego, w liceum już tak nie jest, ale co zrobić dalej, nie? Więc to jest kłopot też wielu osób. Ale jeszcze nawiązując do tego, co mówiłaś, coś mi się nasunęło i muszę się chwilę skupić, żeby wiedzieć, co to było o tym przebranżawianiu. No bo to już nie są czasy, kiedy pracowało się 30 lat w jednym miejscu, tak? Kiedy moi rodzice wchodzili na rynek pracy, to właśnie to była norma. Że jest jakiś zakład pracy, w którym się zaczepiasz. Piękny czas. Trochę... Właśnie ja nie wiem... Mówię to tak, czy jeszcze... Tak, ale ja mam wrażenie, że wiele osób tęskni do tych czasów, ale jednocześnie chyba już by się nie odnalazło w nich. Że
To jest takie marzenie, które być może szybko życie by zweryfikowało. Że bardziej tak naprawdę my marzymy o jakiejś stabilności, o jakiejś takiej pewnej sytuacji, a nie o tym, żeby rzeczywiście w jednym miejscu siedzieć przez te lat 35 i z tego miejsca pójść na emeryturę. Ale czy dynamiczny tryb pracy, zmiana pracy może nam dawać poczucie bezpieczeństwa? Tak, jeżeli te warunki pracy byłyby jasne i jeżeli mielibyśmy w miarę stabilne umowy, bo to nie jest tak, że każdy musi mieć umowę o pracę, ale jednak jeżeli pracuje, to powinien mieć wynikające z tego uprawnienia. Mhm. Właśnie do opieki zdrowotnej. Tak, żeby móc sobie to opłacać. To ja nie jestem fanką tego rozwiązania, nie? Okay. Bo finalnie by nikt nie opłacał. Finalnie, być może by opłacał, ale tu akurat taka prywatyzacja niektórych sektorów to teraz też obnażyła pandemia, słabość tego rozwiązania. To znaczy wiele osób w Polsce miało dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej. Ale w sytuacji pandemii okazało się, że prywatne placówki są kompletnie niewydolne. Znaczy, że trzeba raczej wzmacniać państwowe systemy opieki, niż pozwalać niektórym grupom uprzywilejowanym uciekać w prywatyzację usług. Znaczy ja się zgadzam z Tobą. Natomiast oczywiście to jest kuszące, jak trzeba skorzystać z Państwowej Służby Zdrowia, to bardzo często to jest udręka. Więc bardzo kuszące jest jakiś abonament w prywatnej placówce. Tylko bardzo często się okazuje, że w kryzysowych sytuacjach takich, jakie mamy teraz na przykład, to się nie sprawdza. Na koniec zapytam Cię o trochę taką wróżbę, bo chyba inaczej tego się nie da nazwać. Jak Ty widzisz przyszłość naszego rynku pracy? Wiem, że to jest takie pytanie takie ogólne i takie nie wiadomo, co na nie odpowiedzieć, ale jak to, obserwując już od lat, jak Ty to oceniasz i co się na horyzoncie pojawia? No mnie martwi ten ciągły brak stabilności. To znaczy ja myślałam, że tak od tak dawna mówi się o tym, że polski rynek pracy jest niestabilny, że nie można zaufać, że pracownik nie może zaufać właśnie na przykład instytucjom rynku pracy albo nie może zaufać w to, że jego prawa będą chronione, bo bardzo wielu pracowników, to znaczy osób, które de facto są pracownikami, wykonuje umowę zlecenia, umowę o dzieło, a to znaczy, że kodeks pracy ich w ogóle nie chroni. Bo w razie jakichkolwiek nieporozumień z pracodawcą, to być może nie wszyscy wiedzą, ale tu absolutnie żaden sąd pracy nie będzie stał za takim pracownikiem, tylko trzeba regulować takie relacje kodeksem cywilnym. Mhm. Oczywiście można tam udać się do sądu pracy i żądać na przykład uznania umowy zlecenia za etat, ale to są sprawy, które się ciągną, trzeba tam świadków przyprowadzać i tak dalej. Słyszałam o takich orzeczeniach sądu, że przecież wiedział pan, jaką pan umowę podpisuje, a jest przecież dobrowolność podpisywania umów i tak dalej, i tak dalej. Więc ja miałam nadzieję, że coś się tutaj zmieni, ale tak naprawdę liczyłabym nie na to, że zostaną ozusowane kolejne umowy śmieciowe, tylko że zaczniemy wymyślać innego rodzaju umowy, takie, które będą umowami z pracownikami, a nie umowami z osobami zwykłymi, fizycznymi. Że jeśli ktoś wykonuje dla kogoś pracę, to ma prawo do jakichś składek, ma prawo do jakiegoś urlopu, ma prawo do po prostu takich praw jak pracownik. No ale na razie nowelizacje kodeksu pracy do tego nie doprowadziły i prace nad kolejnymi nowelizacjami, chociaż był taki pomysł, ale on upadł. Znaczy wprowadzenie innego rodzaju umów. Ale wiem właśnie o czym, co mi się nasunęło chwilę wcześniej, a co mi uciekło. To znaczy, że jest to marzenie o byciu prezesem, ale my nie uczymy się być prezesami. Znaczy w szkole nie uczymy się współpracy. Jest raczej rywalizacja. Ciągle są oceny, ciągle są te porównywania, kto w czym jest lepszy, a kto się... I to jest hierarchia. Tak, cały czas to zaczyna się w szkole.
a nie stawiamy na współpracę i dlatego później bardzo wiele osób, które zostaje nawet tymi swoimi prezesami wymarzonymi, one nie mają dodatku kwalifikacji i to nie chodzi o jakieś kwalifikacje zawodowe, tylko zwyczajnie nie ma takich studiów kwalifikacje jeszcze. Interpersonalne, ale to nie muszą być studia. To właśnie nie chodzi mi, że tak, studia prezes. Tak, tak, ale, ale chociaż mam znajomych, którzy jak studiowali na SGH-u, to mówili, że mają takie zajęcia, na przykład ile ma wystawać koszula pod garniturę, albo dokąd mają sięgać spodnie. Najwięksi prezesi chodzą w bluzach, przepraszam. No to fajnie. Cieszę się. Czyli ten przedmiot był nieprzydatny. Tak, totalnie. Nie na te czasy. Aha, czyli small talk w czasie squasha też już, nie? No tak. Tak, bo słyszałam też o takich zajęciach. Więc gdybyśmy może trochę też zmienili system nauczania i właśnie to, jak pracujemy z dzieciakami w szkole, to może później też łatwiej byłoby wielu prezesom i wielu dyrektorom i dyrektorkom i kierowniczkom traktować zwyczajnie swoich podwładnych fair, nie? To, bo ja bym marzyła o takiej zmianie. Tak samo marzyłabym, ale absolutnie tego nie prognozuję, bo to jest niemożliwe, żeby się zmieniły urzędy pracy w jakieś takie bardziej dynamiczne instytucje, w coś takiego, co się nie kojarzy tylko z lamperią i z okienkiem, gdzie trzeba tam przyjść i swoje tam odsiedzieć, wydukać i przeprosić w ogóle, że się jest bezrobotną osobą. Tylko w takie instytucje, które pomagają nie tylko tym osobom, które tam minimum ileś miesięcy pozostają bez pracy, ale są gotowe do podjęcia pracy i tak dalej. Ale może właśnie to powinny być instytucje, które pomagają też tej mamie, która ma dwoje małych dzieci i nie ma ich z kim zostawić, a chętnie podjęłaby jakąś dodatkową pracę. A jednocześnie nie może być uznana za bezrobotną, bo w tej danej chwili nie może zakreślić tego punktu, że jest gotowa do podjęcia pracy. Bo mama nie ma jutro z kim dziecka zostawić, więc w tej danej chwili nie może tej pracy podjąć. Więc może te urzędy pracy też powinny trochę się unowocześnić. Może nie zrobiłaś prognozy, bardziej opowiedziałaś tak, o swoich marzeniach, o swoich marzeniach, ale tak jest, ale nawet prognozy... lepiej, bo prognozy w tych czasach chyba się rzeczywiście nie da postawić, więc nie ma co tutaj już dokładnie wróżyć z fusów. Zwłaszcza, że w tej sytuacji, w której rozmawiamy, czyli jest koronawirus, tak, o tym niewiele. Właśnie dokładnie o to mi chodzi i też uważam, że nawet jeżeli nasze wizje i marzenia są totalnie nierealistyczne, warto o nich mówić, bo takie dziwne rzeczy się dzieją na świecie. Mm-hmm. Cały rok 2020 był absolutnie zaskoczeniem dla większości społeczeństwa, więc trzeba mówić nawet o tych scenariuszach bardzo optymistycznych. Ja dostrzegłam to, że moje spojrzenie jest mocno kolorowe tutaj, ale nadal pozostanę optymistką i Tobie dziękuję bardzo za tę rozmowę. Nauczyłam się bardzo wiele i było mi bardzo miło z Tobą porozmawiać na te bardzo ciekawe tematy. Bardzo. I można mówić i mówić jeszcze, nie? A to się w ogóle nigdy nie kończy, ale dzięki. Fajnie, że się spotkałyśmy. Dzięki. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jak zawsze przypominam, że podcastu możecie posłuchać na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie, gdzie znajdziecie go w wersji wideo. Odsyłam Was też na mojego Instagrama Karolina Sobańska Podcast i tam zachęcam Was do dyskutowania i zostawiania swoich opinii. To samo zresztą w przypadku komentarzy na YouTubie. A jeżeli macie chwilę, lubicie podcast i macie ochotę mu pomóc dotrzeć do większej grupy osób, to będzie mi bardzo miło, jeżeli wystawicie mu opinię. Jeżeli słuchacie mnie na Spotify, możecie go dodać do obserwowanych, natomiast jeżeli słuchacie go na iTunesie, tam możecie zostawić mu kilka słów recenzji i dać odpowiednią liczbę gwiazdek. Będzie mi super miło i pomoże to rozwijać podcast i sprawiać, że jest on jeszcze chętniej słuchany. Także dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień. Cześć!